Cześć kochani, dzień dobry w kolejnym vlogu, vlogowo ostatnio, niesamowicie. Ja właśnie nałożyłam makijaż, jak widzicie włosy mam jeszcze mokre. Mój tuptulinek idzie. Tak, moje śliczności. Powiedz, musimy na 15 jechać do pani doktor. Czyli, że za 2 godziny z hakiem musimy wyjeżdżać. Milan będzie miał robiony rentgen. Musimy sprawdzić, co się dzieje, bo Milan tak wymiotuje codziennie, słuchajcie, że on idzie i nagle z niego wylatuje. Bez tego, że wiecie, że ma jakieś tam odruchy wymiotne czy coś takiego. I no, pani doktor powiedziała, że w takim bądź razie trzeba zrobić rentgen. No i co? I znowu kupę pieniędzy pójdzie, Boże. Milan, co matka by mogła kupić za te pieniądze? No ciekawa jestem, co wyjdzie. Martwię się niesamowicie, boję się, że coś wyjdzie, wiecie, nie tak. Pani doktor powiedziała przez telefon, że ona podejrzewa, że Milanowi coś na... O Jezus Maria, jak się mówi... ta rura... wdechowa, że jemu coś tam musi leżeć, coś podrażniać. A jeżeli tak, to kurde, on będzie musiał pewnie być operowany i to nie jest dobrze, słuchajcie. Mam dzisiaj straszny problem z moimi brwiami, żyją swoim życiem, no cóż. A na oczach mam oczywiście moje cienie z Color Pop, które ostatnio też miałam. Teraz sobie te upodobałam i często je noszę. Jak mówię, szminki na ustach jeszcze nie mam. Najpierw muszę iść ogarnąć moją czuprynę. Potem będziemy szli z Miluniem na spacerek. No i co? No zobaczymy, co dzisiejszy dzień jeszcze przyniesie. Ale słuchajcie, mam też małego newsa, ale to później. Dobra, słuchajcie, włosy ogarnięte. Ja też już w większości przebrana. Będę teraz lecieć szybko z Miluniem na spacer, bo jest 12:21 dokładnie. A ja potem, jak go odstawię do domu, muszę wyskoczyć na chwilę na pocztę i... Chociaż na pocztę nie zdążę. No nic. W każdym bądź razie muszę podjechać do Rossmana, bo potrzebuję kilka rzeczy. Wiecie co? Ja mam przy pralce taki pojemnik plastikowy. I tam trzymam środki do prania. No i niestety płyn do prania mi się wywrócił. I nie wiem jakim cudem, bo był właściwie zakręcony. Wylało się bardzo dużo i oczywiście zasypiło wszystko dookoła. Łącznie z chusteczkami do prania. Tymi, które ja do kolorowego prania zawsze wrzucam. No i nie mam teraz chusteczek, a potrzebuję. Wstawiłam pralkę, no i jak mówię, jak wrócę, trzeba będzie lecieć chociaż na chwilę do Rossmana. Ale się zsapałam, słuchajcie, nie dane mi jest na zewnątrz czegokolwiek nagrać, bo wszędzie koszą trawniki, bo nareszcie wyszło słońce. O ile do południa jeszcze w miarę chłodno było pomimo słońca, o tyle teraz już jest ciepło. Słuchajcie, kupiłam takie gąbki do czyszczenia na przykład ścian i tak dalej. One są naprawdę rewelacyjne. Do tego właśnie te chusteczki do prania. Coś, co zostawić miałam w aucie i zapomniałam, więc zaraz muszę to ze sobą wziąć. No i milusiowe smaczki, tyle, że no tu już jest otwarte, bo Balu mnie napadł i musiałam mu dać. I byłam też na chwilę jeszcze w... O kurde. W Penim. I znowu kupiłam Agrest. Całe opakowanie. I... Opla. Nie wolno, kochanie, to nie dla psiulka. I oczywiście kupiłam wiśnie, czereśnie, cholera wie, co to jest. I tyle. A więcej nie kupiłam nic. Za to byłam zatankować i wiecie, jak to jest.
Jak nie wydacie na kosmetyki czy gdzieś w innym sklepie na jedzenie, to wyda się oczywiście na paliwo, bo 40 euro zapłaciłam, a zatankowałam niecałe 20 litrów, także no. No ale musiałam zatankować, no bo musimy zaraz jechać. Słuchajcie, jest dokładnie 14. Ja teraz lecę jeszcze szybko pranie rozwiesić i będziemy jechać do pani weterynarz. Nie wiem, czy odezwę się wcześniej, czy odezwę się po, zobaczymy, ale biorę aparat tak czy tak ze sobą. No i oczywiście pacjenta. No, dobra, lecimy. Jesteśmy w domu. Muszę wam powiedzieć, że jestem dumna z mojego Milunia. Słuchajcie, przepięknie zniósł robienie rentgena. Nie trzeba było, nie musiały panie weterynarz go jakoś tam specjalnie gdzieś, wiecie, przypinać i tak dalej, jak to się z psiakami robi. Nie musiały go ani, wiecie, w narkozę, ani nic, kompletnie nic. Przepięknie zniósł to, przepięknie dał sobie radę. Patrzcie, jaki sklerotyk ze mnie, zostawiłam to w domu. No i co, wygląda to tak, że na całe szczęście Milan nie ma nic w żołądku. Nie do końca wiadomo, skąd się biorą te wymioty. Milan dostał leki. Tutaj muszę przez 14 dni, słuchajcie, śmiały się dziewczyny, bo... Słuchajcie, niech ja to wszystko powyciągam. Śmiały się dziewczyny, bo dostałam leki, słuchajcie, nie, te, tutaj. To są kapsułki. Niestety są to omeprazol, chyba tak się nazywa. W każdym razie to też się ludziom daje. Są kapsułki i niestety Milan musi połowę tej kapsułki na dzień dostawać, więc się pani weterynarz śmiała, że będę się w dilera bawić i kartą będę rozdzielać jego dawki dzienne, no ale trudno. Tutaj dostałam takie cuś. Boże, wszędzie są moje włosy, słuchajcie. Tutaj dostałam takie cuś z takim czymś. I w tym muszę Milana, można powiedzieć, że co 4 dni kąpać. Bo nie wiem, czy ja wam wspominałam, że Milan... Tak, wspominałam wam, że on ma takie placki, zaczął mieć na skórze i okazało się, że to od żołądka, skoro system immunologiczny mu spadł i żołądek jest zagrożony, bo coś tam się dzieje, Milan dostał po prostu najzwyczajniej w świecie grzyba. Więc będę musiała prać Milana co 4 dni, bo jeden dzień mam go umyć w tym i drugi dzień, czekajcie, ml tego i 50 ml wody mam to rozrobić. Tu mam miarkę i tak, mam jeden dzień go umyć, potem 3 dni spokoju, potem znowu go umyć, potem znowu spokoju i tak będzie leciało. Powiem wam, że coś nie bardzo on mi chce jeść. Jak nie bardzo? Co ja opowiadam? Przecież zjadł. Nawet nie zauważyłam kiedy. Zaraz będę szła z nim na spacerek, potem muszę w końcu coś zjeść. Jutro muszę podskoczyć do poczty. Słuchajcie. Będąc dzisiaj w Penim, jako że mnie panie sprzedawczynie tam znają i niektóre znają mnie już długo, jedna mi powiedziała, mówi, słuchaj, mówi, znajoma powiedziała, że tam i tam szukają ludzi do pracy, czy kogoś nie znam, mówi, i od razu pomyślałam o tobie. Więc ja teraz tam byłam, to jest stacja benzynowa u nas, słuchajcie, Aral, więc ja tam ostatnio, znaczy ostatnio, przed chwilą, w drodze powrotnej od pani weterynarz byłam, z Miluniem oczywiście, i... Czekajcie momencik. Byłam tam, rozmawiałam z szefem. Jutro muszę zrobić moje CV. Skończyć moje CV właściwie, tylko zaktualizować.
i w czwartek między 12 a 13, żebym przyjechała i to przywiozła. Bo facet jest zainteresowany. Wiadomo, że tam nie zarobię kokosów, nie będę zarabiać takich pieniędzy, jak zarabiałam w gastronomii, ale tam też będę może nie tyle mniej pracować, bo będę 5 zmian w tygodniu mieć, ale słuchajcie, zmiany są po 8 godzin. Czyli od 6 do 14, od 14 do 22, od 22 do 6 rano. I od października powiedział, że oczywiście wypłata podskakuje, bo ja będę miała płacone na godzinę. Mówi, że jak wezmę kilka nocek, kilka świąt i kilka, kilka niedziel, to całkiem możliwe, że i nawet na 1700 na rękę wyjdę, także zobaczymy. No, a tutaj w ogóle Milan też dostał kropelki, które mam mu podawać, jak będę widzieć, że szykuje się znowu wymiotowanie. 2 ml. A tutaj w środku jest 20 ml. Homeopatyczne. No, zobaczymy. Czy ja to muszę? Nie. Nie, nie muszę na całe szczęście tego jeszcze rozdrabniać. A nie rozrabiać. No, dobra, słuchajcie, ja lecę z nim teraz na spacer i potem muszę w końcu coś zjeść, bo wyobraźcie sobie, że ja dzisiaj poza owocami nie jadłam nic, kompletnie nic. Tak, a potem jeszcze mam innego newsa dla Was. No. Powiem Wam, że to jest dobre mieć jeszcze jakieś opakowanie takiego, powiedzmy, jedzenia na szybko. W tym wypadku są to pierogi ruskie z Biedry, które przywiozłam jeszcze półtorej tygodnia temu ze sobą. Jak raz są do dzisiaj, więc je zdążę zjeść. Wrzuciłam tylko do mikroweli. Tutaj jest, wiecie co, masło i trochę przyprawy. No i zabieram się za jedzenie, bo jestem po prostu głodna jak wilk. I nie wytrzymałabym jeszcze teraz gotować czegokolwiek. Och, wiecie co, znowu chwila zgrozy była. Bo Milan zaczął mi nagle kuleć, słuchajcie. Łapkę trzymał w górze i nie chciał na nią w ogóle stanąć. Nie wiem, on się w ogóle jakiś z minuty na minutę dziwny zrobił, nawet swojego gryzaka nie chce. Zostawił go tam, a normalnie on szaleje za tymi swoimi pure chicken bonus. Rozmawiałam z Asią przez telefon, bo normalnie ostatnio Wam jakoś w którymś vlogu mówiłam, że Asia przyjeżdża w niedzielę i w ogóle, i teoretycznie byłabym dzisiaj z Asią, szalała pewnie pod Reźnię i w ogóle, ale słuchajcie, Asia się niestety rozchorowała, przez co cały jej przyjazd przesunął się o tydzień. No ale że ja, wiecie, no nie jadę już z babcią nad jezioro do tego domku letniskowego mojego taty, ze względu na to, że jednak lecę na Cypr, słuchajcie. Dokładnie za 4 tygodnie, czyli dzisiaj za 4 tygodnie będę wyjeżdżać do Wiednia, bo lecimy z Wiednia. Po prostu najtańsze bilety były z Wiednia. Lotnicze mam na myśli. Wyjeżdżam do Wiednia. 12 z białego rana wylatujemy na Cypr. Wracamy 27 sierpnia o 21, a o 23 mam autobus z Wiednia do Drezna, co znaczy, że 28 będę rano, wybaczcie, rano w Dreźnie. Będziemy w trzech różnych miejscowościach. Wszystkie noclegi są zabukowane przez Airbnb i powiem Wam, że taka opcja wyszła dużo, dużo, dużo taniej, aniżeli chciałabym polecieć przez biuro podróży. No i wiecie, plany są takie, to jest w ogóle to, co chciałam Wam powiedzieć, o czym wcześniej wspominałam. Plany są takie, że co kilka dni
Będziemy zmieniać miejscowość, jak mówię, w trzech miejscowościach będziemy 14 noclegów koniec końców mieć. No i, no i tak, no wszystko na własną rękę jakby. W sumie nie jakby, tylko wszystko na własną rękę. No i mój plan jest taki, że z każdego miejsca po minimum jeden vlog nagram. Nie będę zabierać ze sobą laptopa, bo nie ma sensu, dlatego że ja... Coś mi tu gdzieś lata i bzyczy. Dlatego że ja nie biorę walizki, tylko właśnie biorę plecak taki, wiecie, jak na przykład w góry się idzie. No i taki plecak biorę, no i do tego plecaka chcę zapakować rzeczywiście tylko to, co jest najważniejsze, dlatego że ja też mogę mieć bagaż tylko 20-kilowy, tak? To po pierwsze. Po drugie, ja nie zamierzam ciągnąć nie wiadomo, wiecie, ile ze sobą rzeczy, dlatego że my na przykład z lotniska będziemy szli, co ty tu masz? Będziemy szli najpierw pół godziny na nogach do naszego miejsca, w którym będziemy mieszkać przez tych kilka dni. No i wiecie, ciągnąć ze sobą, Bóg wie ile tobołów, to nie ma sensu. Sam fakt, że będziemy się przemieszczać, no to nie opłaca mi się brać walizki, tylko właśnie, tak kochanie, no miziać, bzdulka. Tylko właśnie plecak jest wygodniejszy. Co oznacza, że ja co prawda ładowarkę wezmę ze sobą do aparatu i wezmę obie karty, które mam, ale na tych kartach no więcej jak 6 filmików, podejrzewam, 6 vlogów nie nagram. Więc myślę, że po 2 vlogi albo jeden z każdego miejsca, tylko po prostu kilkudniowy. Jak to wyjdzie, nie wiem. To się wszystko jeszcze okaże, ale cieszę się, że jednak się zdecydowałam. Pomimo tego wszystkiego, wiecie, co mnie ostatnio spotkało, uważam, że sobie zasłużyłam. Miluś w tym czasie będzie u kolegi mojego, którego już kilka razy był, więc on zna, i jego zna, i synów zna. Ten kolega ma dom z ogrodem, więc Milan może cały dzień sobie biegać po ogrodzie, nie? Będziesz tak, będziesz u Enrico biegał i znowu uciekniesz mu i będziesz szedł kaczki oglądać i obszczekiwać, tak? Raz jak u niego był, słuchajcie, to właśnie taka sytuacja była, że kolega zostawił go na ogrodzie, wszedł do domu, coś robił i wyszedł, żeby go zawołać, i woła Milan, Milana, Milana nie ma, słuchajcie, mówi, że obszukał cały ogródek, nigdzie go nie było. Wyszedł na ulicę, a to wiecie, wioska, tam mało aut jeździ, tam spokojnie jest bardzo. No i ten mówi, że wyszedł na wioskę i idzie w stronę centrum jakby wioski, i woła go i mówi, w którymś momencie usłyszałem jego szczekanie. Mówi, no to się zorientowałem, że on nad staw poleciał kaczki obszczekiwać. Od tamtej pory, słuchajcie, on zabezpieczył wszystko, żeby Milan nigdzie nie mógł już mu uciec, jak on przez chwilę na niego nie będzie zwracać uwagi, także... Wszystko jest zabezpieczone, no i wiecie, no Milan zna zarówno, jak mówię, tego kolegę, jak i jego dzieci, znaczy jego synów, więc ja nie będę się musiała martwić, bo wiem, że Milan będzie w dobrych, odpowiedzialnych rękach, także tak, prawda? No, no, a Asia, wybaczcie, ale coś tu mi... Skóra się zrobiła, zadzior. A Asia w takim bądź razie, jeżeli wyzdrowieje, to przyjedzie w tym tygodniu, w niedzielę. Więc w przyszłym tygodniu się zobaczymy. I coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale nie wiem co. Pewnie przypomni mi się później. Na razie idziemy z Milanem zobaczyć, czy Matias wrócił i żeby Milan mógł się z Balu pobawić. Także do później. No słuchajcie, w domu jesteśmy dawno, ja jak widzicie zrobiłam demakijaż i co zauważyłam, to już zauważyłam dzisiaj po południu, tylko nie było w sumie jakby o tym wspomnieć. Powiedzcie mi, czy któraś z Was też tak ma, że jak się poci na twarzy, to się Wam tutaj podkład zbiera?
Ja mam problem, że zawsze mi się tu zbiera. Tu oczywiście w tym jakby w gniecieniu, tak? Bo ja mam tutaj takie jakby w gniecienie w brodzie, po prostu głęboko osadzone jest. Tam też mi się zbiera, ale tam mi się zbiera wszystko. Nieważne jaki podkład, czy krem BB i tak dalej, zawsze mi się tutaj wszystko zbiera. Natomiast no, zauważyłam dzisiaj przykładowo, że ten... O Jezus, co to? Masakra. Zauważyłam dzisiaj natomiast, jak nałożyłam ten Hydra Hero Tint z Essence na twarz, no bo usiłuję go zużyć, to jak nałożyłam korektor, słuchajcie, to zauważyłam, że on się gryzie, bo ja, może tak, ja zawsze, wiecie, jak oczy pudruję korektor pod oczami, to oczywiście tutaj też po nosie zawsze przejadę, tak? I zauważyłam, że się strasznie gryzie z tym pudrem pod oczy z Paese, ten tint, tak? Z Essence. No i właśnie oprócz tego, że wtedy po prostu mi się waży na twarzy, to jeszcze właśnie jak się pocę, to tutaj dosłownie wszystko się też zaczyna ważyć i bardzo nieładnie to wygląda. I nie wiem w sumie dlaczego, ale to już nie tylko on, tylko większość podkładów mi się właśnie jak się pocę, ja się pocę też tutaj. I no i większość właśnie podkładów mi się wtedy tutaj tak nieładnie zbiera. No i nie wiem w sumie co z tym zrobić. Dajcie znać, czy któryś z Was się też to dzieje i co Wy robicie w takim wypadku. Bo to jest czasem uciążliwe, powiem Wam szczerze. No. No, a jak mówię, pielęgnację już nałożyłam. Dziubełek za mną śpi sobie, pochrapuje. Cały dzisiejszy vlog kręci się w głównej mierze koło Milana, no ale wiecie, Milan jest dla mnie bardzo ważny, tak? Ja chcę, żeby mój psiak był zdrowy, żeby się dobrze czuł, żeby był szczęśliwy i żeby niczego mu nie brakowało. No a propos nie brakowało, właśnie zaraz muszę iść wyciągnąć dla niego karmę na jutro, żeby się rozmroziła i no jutro prawdopodobnie pojadę znowu tam, gdzie nasza pani weterynarz jest, bo tam ten sklep, w którym ja barw dla Milana kupuję, jest właśnie w tej samej miejscowości. I pojadę jutro tam, bo a muszę dla Milana kupić znowu karmę, bo zostały mi tylko dwa worki. Chyba nawet, nie wiem czy dwa, muszę zobaczyć. Owszem, dwa worki to są na 4 dni, no ale mimo tego. Chcę sprawdzić, czy mają suchy barw, czyli barw w formie... Gdzie ktoś do mnie pisze? Czy mają suchy barw w formie jakby suchej karmy, tak? Bo na razie Milan dostaje świeży barw, czyli mięso. To już specjalnie tam wszystko jest zrobione z wszystkim, co potrzebuje. Natomiast no wiecie, jak ja będę na urlopie, to ja nie chcę mojego kolegi męczyć tym, żeby zawsze pamiętać, żeby wyciągnąć to mięso, bo mi się też zdarza, że zapominam, dlatego cieszę się, że wiecie, mamy lato, bo wtedy mięso się szybciej rozmraża. Gorzej by było, jak w zimie zapomnę, no to wtedy mam problem. No i wiecie, i nie chcę po prostu mu robić problemu, wolałabym, żeby Milan miał wtedy w suchej formie ten barw i żeby było łatwiej go po prostu karmić. Myślę, że mają. Ja wiem, że oni tam jakieś karmy mają, tylko nie wiem właśnie, czy to jest na pewno to. No nic. Myślę, że jutro też nagram vloga i zobaczymy. Dokładnie tak. Także dzisiaj to by było na tyle. Żegnam się z Wami. Zapraszam na kolejne filmiki. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa!